Dwudniowe zawody 19. gminnego letniego turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec były rozgrywane na boisku sportowym w Straszkowie. W turnieju udział wzięło 11 drużyn. Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpili juniorzy. Swoje mecze rozegrały drużyny ze Straszkowa, Gozdowa, Kościelca, Trzęśniewa Małego i Dobrowa. Drużyny grały w systemie jednej grupy. W kategorii seniorzy udział wzięło 6 drużyn. Gozdów, Ruszków pierwszy, Straszków, Waki, Kościelec i Tury. W pierwszym spotkaniu półfinałowym do rywalizacji przystąpiły zespoły z Kościelca i Straszkowa. Mecz zakończył się remisem i sędzia podyktował serię rzutów karnych, w których lepsza okazała się drużyna z Kościelca, która awansowała do finału. W drugim z półfinałów zmierzyły się zespoły z Ruszkowa pierwszego i Waków. Do finału awansowała drużyna z Ruszkowa pierwszego. Piłkarze ze Straszkowa i Waków zmierzyli się o miejsce trzecie. Lepszą okazała się drużyna z Waków. W meczu finałowym zwyciężył zespół z Ruszkowa pierwszego. Na zakończenie wszystkim drużynom uczestniczącym w turnieju wójt wręczył dyplomy oraz nagrody, a za 3 najlepsze miejsca w poszczególnych kategoriach wójt wręczył puchary i nagrody rzeczowe. Wśród juniorów wynik końcowy przedstawia się następująco. Trzecie miejsce zajęli piłkarze z Trzęśniewa Małego, drugie miejsce wywalczył Kościelec, a pierwsze miejsce zdobyli zawodnicy z Gozdowa. Gozdowianie zdobyli najwyższe podium 3 raz z rzędu, i w związku z tym Puchar Przechodni Wójta Gminy na stałe zagości w Gozdowie. Tytuł najlepszego strzelca otrzymał Marcin Czajkowski, a najlepszym bramkarzem został Mateusz Zawadzki. U seniorów końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Waków, drugie miejsce zajęli piłkarze z Kościelca, a niepokonanymi okazali się piłkarze z Ruszkowa pierwszego. Najlepszym strzelcem w kategorii seniorów okazał się Maciej Graliński, a najlepszym bramkarzem został Mateusz Zawadzki, zawodnik z Kościelca.